Konkurs sympozjalny jest taką szczególną formułą. To jest wkład studentów w sympozjum. To jest zadanie dla nich do napisania eseju naukowego na jeden z dwóch tematów sympozjalnych. Sami wybierają ten temat, sami wybierają, o czym będą pisać i tworzą artykuły, tworzą prace, które następnie są normalnie recenzowane, oceniane przez pracowników Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej. I taki feedback od nas dostają. W tej edycji konkursu normalnie przyznajemy trzy miejsca, które to zdobywają, wygrywają staże w największych firmach, które z nami współpracują na co dzień. W tej edycji konkursu zdecydowaliśmy się przyznać tylko dwa pierwsze miejsca. Był to bardzo ciężki wybór, naprawdę. Co więcej, obie prace były związane z architekturą. I zarówno pierwsze, jak i drugie miejsce, które dzisiaj przyznajemy, to są, proszę Państwa, naprawdę niesamowite brawa, bo tak naprawdę ocena nasza różniła się jako recenzentów w jednej tylko rzeczy. Pierwsze miejsce było trochę bardziej dla nas nowym tematem niż temat miejsca drugiego, ale proszę Państwa, jedna i druga praca naprawdę świetna. Drugie miejsce w konkursie sympozjalnym GAP, organizowanym w ramach 49. Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna, otrzymuje pani Katarzyna Wadowiec, pierwszy rok studiów magisterskich, finanse i rachunkowość. Kasiu, serdeczne gratulacje, praca była świetna. Praca, proszę Państwa, o koncepcji Smart City w zarządzaniu miastem. Myślę, że Kasia bardzo chętnie z Państwem porozmawia podczas następnej przerwy kawowej i odpowie na wszystkie pytania związane z jej pracą. Perfekcyjna praca, gratulacje i Kasia wybrała staż w firmie Orange. Pierwsze miejsce, czyli druga nasza dzisiejsza laureatka, ale pierwsze miejsce, niesamowicie oryginalna praca z niesamowicie bogatą bibliografią dla dziewczyny, która jest dopiero na drugim roku studiów licencjackich na ekonomii. Zaskoczyła nas niesamowicie swoją dojrzałością w opisie i podejściem do tematu. Dla pani Martyny Żak, pierwsze miejsce w konkursie sympozjalnym podczas 49. sympozjum GAP. Chodź Martyna. Pełni zasłużony dyplom. Martyna Państwu zaprezentuje teraz wyniki swojej pracy i Martyna wybierze się na staż do TISA. Dzień dobry Państwu. Jak to zostało już przedstawione, nazywam się Martyna Żak. Jestem studentką drugiego roku ekonomii i reprezentantką Studenckiego Instytutu Analiz Gospodarczych. Temat mojej pracy to projektować więzi społeczne, współczesna agora jako czynnik budujący wspólnoty. Zanim jednak opowiem Państwu o swojej pracy, chciałabym bardzo serdecznie podziękować organizatorom za możliwość wzięcia udziału w konkursie. Chciałabym bardzo podziękować panu magistrowi Mateuszowi Mierzejewskiemu za niezwykłą pomoc, za cenne wskazówki w trakcie pisania pracy, a także pani magister Annie Miżyńskiej za pomoc w przygotowaniu się do dzisiejszej prezentacji. W ramach konkursu napisałam pracę, która łączy architekturę i więzi społeczne. Dziś pokażę Państwu, że przestrzeń zaprojektowana w odpowiedni sposób buduje więzi społeczne. Tezę tę weryfikowałam, korzystając z literatury, posługując się metodą opisową i porównawczą. Szanowni Państwo, już Arystoteles stwierdził, że człowiek jest istotą społeczną. Co więcej, ten, kto nie potrafi żyć we wspólnocie, albo ten, kto jej nie potrzebuje, jest albo zwierzęciem, albo Bogiem. I później tę myśl kontynuowali następni. Zauważano, że człowiek najlepiej czuje się we wspólnocie i że potrzebuje budować więzi społeczne. Na początek zdefiniujmy sobie, czym one są, skoro będą stanowiły sedno dzisiejszej prezentacji. Szanowni Państwo, kto z Państwa kibicował ostatnio biało-czerwonym? Super. A kto z Państwa brał udział w protestach? Wszyscy zgodzimy się ze stwierdzeniem, że takie przebywanie we wspólnotach, takie wydarzenia, budują swego rodzaju poczucie przynależności do jakiejś większej wspólnoty i organizacji. I takie właśnie poczucie, związek jednostki z szerszą zbiorowością, które budowane jest przez
wspólne zwyczaje, przez kulturę, przez tradycje. August Comte definiuje jako więź społeczną. Z kolei Durkheim zwraca uwagę na to, że jest to szczególnie widoczne wtedy, gdy mamy zbliżoną religię, światopogląd, gdy żyjemy w społecznościach wiejskich. Polski socjolog z kolei, Janusz Ziółkowski, powie, że jest to związane bardziej z wykonywaną pracą, czyli pojawia się wtedy, gdy współpracujemy. Skoro powiedzieliśmy sobie, że jest to, czym są więzi społeczne, powiedzmy sobie jeszcze, dlaczego one są nam potrzebne. Prawidłowy rozwój jednostki możliwy jest tylko wtedy, gdy żyje we wspólnocie. Tylko wtedy, gdy może się z nią dzielić przeżyciami i tylko wtedy, gdy czegoś się od niej uczy. Budujemy wspaniałe cywilizacje, dlatego że możemy współpracować. Więzi społeczne zapewniają nam możliwość dialogu, a dialog prowadzi do koniecznych zmian. Obecnie zauważa się, że dominacja mechanizmu rynkowego prowadzi do postępującej indywidualizacji, a to z kolei sprawia, że więzi społeczne zanikają. Co więcej, proces ten jest szczególnie widoczny w wielkich metropoliach. Badania wskazują na to, że im bardziej zurbanizowana przestrzeń, im bardziej zaludniona przestrzeń, tym te więzi społeczne są coraz mniejsze. Mówi się o tym, że tworzą się też takie zamknięte osiedla, tak zwane gated communities, czyli miejsca, w których ludzie zamykają się hermetycznie w swoich własnych środowiskach. Gdy więzi społeczne zanikają, pojawia się poczucie lęku, pojawia się poczucie samotności, prowadzi to do depresji. Obecnie w Polsce 15% młodych ludzi cierpi na tę chorobę. To z kolei przekłada się na przemoc, na uzależnienia, a także na próby samobójcze. Przedstawiony problem pokaże, że można rozwiązać używając właściwych rozwiązań architektonicznych. W jaki sposób? We wcześniejszym panelu zostało wskazane, że dziś projektant niejako wychodzi z ram estetycznych. Mówiliśmy też o tym, czy projektant, czy architekt jest dziś ekonomistą. Ja chciałabym powiedzieć, że architekt jest dziś projektantem zachowań. W literaturze wskazuje się na to, że obecnie architektura stara się po pierwsze włączać ludzi w fazę projektowania, po drugie zastanawiać się, w jaki sposób może kreować pożądane postawy i po trzecie korzystać z dorobku innych nauk społecznych, z dorobku psychologii czy socjologii w taki sposób, aby właśnie kształtować społeczeństwa wspólnotowe. Chciałabym Państwu przedstawić dwa takie rozwiązania, które zbudowały więzi społeczne dzięki właściwym rozwiązaniom architektonicznym. Szanowni Państwo, społeczność Dronten w XIX wieku borykała się z takim problemem, że zamieszkiwana tamte okolice ludność była niezwykle zróżnicowana. Czy to pod względem etnicznym, religijnym czy kulturowym, byli zróżnicowani, nie potrafili się dogadać. Tak naprawdę się nie znali i też się nie rozumieli. I tutaj pojawił się właśnie architekt Peter von Klingeren, który stwierdził, że trzeba to zmienić. Trzeba tak zaprojektować przestrzeń, żeby ludzie się tam poznali i zrozumieli. Wpadł na pomysł agory, czyli wykorzystał starożytną ideę miejsca zgromadzeń, miejsca dyskusji. Z punktu widzenia architektonicznego można powiedzieć, że to nie było nic fantazyjnego. Mówiło się, że to jest wielkie przeszklone pudło, ale ewenement tej budowli polegał na tym, że w środku można ją było w dowolny sposób aranżować. To jest ustawiać ścianki, wbijać haki. Można było sprawiać, że przestrzeń była wykorzystywana przez mniejsze grupy czy przez większe zgromadzenia. I to pozwoliło na to, że odbywały się tam mecze, wiece polityczne, ale także msze. Co jest tutaj istotne? Społeczność Dronten dzięki temu projektowi nauczyła się wspólnie zarządzać przestrzenią. To sprawiło, że ludzie, którzy się w ogóle nie znali, zintegrowali się. To sprawiło, że wszystkie stereotypy zniknęły. Inny z kolei problem występował w Krakowie. W Krakowie młodzi ludzie mówili, że brakuje im przestrzeni, w której będą mogli się spotykać w celach naukowych, ale też ze znajomymi, takiej przestrzeni, gdzie będą mogli poznać nowych ludzi. I tutaj miasto Kraków proponuje artretekę.
Proponuję przestrzeń, można powiedzieć, zupełnie oddaną dla ludzi młodych. Obecnie jest to świetne rozwiązanie. Można powiedzieć, że każdy student przychodzi tam uczyć się, spotykać ze znajomymi, ale tam odbywają się też świetne dyskusje, rozmowy ze świetnymi, inspirującymi ludźmi. Szanowni Państwo, Zygmunt Bauman pisze, że społeczeństwa XXI wieku są jak zwaśnione plemiona, których członkowie nie rozmawiają ze sobą, ale obok siebie. By zapobiec groźbie dialogu, zastępują go serią monologów. Okazuje się, że właściwie zaprojektowana przestrzeń jest przestrzenią dialogu i jest przestrzenią, gdzie budują się więzi społeczne. Dziękuję bardzo.